só quatro dias para. Czy to były cztery najtrudniejsze dni w pana karierze trenerskiej? Isso já me aconteceu muitas vezes, não é? Aconteceu-me quando cheguei à seleção da Grécia, em primeiro lugar, depois quando cheguei à seleção. Biorąc pod uwagę te wszystkie problemy z kontuzjami, z zawodnikami, którzy nie grają w swoich klubach, a przede wszystkim biorąc pod uwagę fakt, że były to tylko 4 dni, gdzie trzeba drużynę poznać i ją zrozumieć, to jest normalne w tej pracy. To samo miałem, kiedy obejmowałem reprezentację Grecji, to samo było z reprezentacją Portugalii. To zawsze są 3-4 dni na poznanie drużyny. Kontuzje, problemy, to oczywiście też się zdarza. Dlatego zawsze myślisz o tym, aby powołać 25-26 zawodników, a finalnie i tak okazuje się, że na weekend nie są wszyscy dostępni. Wiedziałem o tym, że tak może być. Wiedziałem, że będę musiał się z tym liczyć i powołać więcej, aby mieć na koniec 23. Nie wszyscy są gotowi do gry. Niektórych, jak chociażby Kacpra Kozłowskiego, nawet nie widziałem na treningu. Nie trenował z nami ani razu z powodu kontuzji, ale myślimy o nim w perspektywie przyszłości. To jest coś, z czym trzeba się liczyć i mimo tych problemów mamy nadzieję, że zagramy dobry mecz z Czechami. Przeciwnik jest trudny, bardzo trudny. Widziałem ich mecze z Hiszpanią i Szwajcarią w Lidze Narodów. To jest drużyna, która bardzo dużo pracuje. Grają bardzo odważnie. Odważnie atakują, szukają słabych punktów rywala. Szanują piłkę, szybko się też przemieszczają. Starają się też ją szybko odzyskać. To jest ekipa dobra w formacjach ofensywnych, ale w defensywie też jest dobrze zorganizowana. Mają dobre, stałe fragmenty gry. Staraliśmy się to wszystko dobrze zanalizować. Oczywiście, mieliśmy na to 4 dni, aby przekazać to później zawodnikom. Wierzę, że nasi piłkarze mają odpowiednią jakość, aby to sobie przyswoić. Widziałem ogromne zaangażowanie, pasję, taką chęć niesamowitej pracy. Atmosfera jest fantastyczna. Kiedy takie rzeczy się widzi, to praca staje się po prostu łatwiejsza. Nie było to łatwe zadanie, ale ja wierzę. Brakuje nam niektórych, ale wierzę w tych, których mam. Ufam im. Wierzę, że są w stanie to zrobić. Kluczową kwestią jest po prostu się nie bać. Szacunek dla rywala? Tak, ale nie strach. Nie możemy się bać wprowadzać naszych pomysłów w grę. Trzeba cieszyć się meczem, grać z radością, ale jednocześnie z chłodną głową i z zaangażowaniem. Do tego też potrzebne serce do gry. To musi robić reprezentacja Polski, próbować kontrolować mecz i wprowadzać swoje pomysły. Powiedział pan na konferencji prasowej, że na 90% zna pan już wyjściową jedenastkę. Ciekawy jestem, ile razy w trakcie zgrupowania się ona zmieniała. Zmieniała się, to naturalne. Widziałem zawodników podczas meczów, analizowałem, natomiast nie znałem ich, nie widziałem i nie rozmawiałem z nimi na żywo. Każdy dzień przynosi nowe wiadomości na ich temat. Analiza rywala też miała swoje znaczenie, bo trzeba było osadzić to wszystko w kontekście poszczególnych piłkarzy. Myślę, że udało się wytypować optymalny skład. Pracowaliśmy w świetnej atmosferze, choć dotarły do mnie informacje, że wprowadziłem dziwne reguły. Wprowadziłem tylko 3. Pierwsza, nie rozmawiamy przez telefon w trakcie posiłków. Z tego co wiem, to już wcześniej obowiązywało. Po drugie, kiedy jedziemy na stadion, jesteśmy już w 100% skupieni na meczu. Nie pozwalamy sobie na rzeczy, które by nas rozpraszały. I po trzecie, trzeba być skupionym podczas treningu. Nie zajmujemy się niczym innym. I to jest wszystko. Ja słyszałem natomiast o tym, że piłkarze nie mogą żartować, rozmawiać czy spotykać się z rodzinami. To absolutna nieprawda. Przecież w sobotę po treningu mieli czas wolny i każdy mógł robić co chce. Mogli się spotkać z rodzinami. Gdybym wprowadzał takie zasady, to nie mógłbym być trenerem.